siedzi na komputerach. O, o, zaczyna padać. Słyszycie? Tak, tak, tak. Będzie taki deszczowy, mokry, mocno vanlife'owy vlog, ponieważ no pada deszcz. Przyjechaliśmy na plażę wczoraj, na parking, bardzo fajny, płaski parking, który jeszcze nie jest popularny wśród kamperowców. Jest, wczoraj liczyłem 18 kamperów, a mogłoby być z 50. I dzisiaj obudził nas rano deszcz. Padało dosyć mocno, tego już nie nagraliśmy, ale może jeszcze jak będzie mocno padać, to wam to pokażę, jak bardzo słychać w samochodzie. A nam to jest trochę nawet na rękę, że zostajemy w samochodzie, bo dzisiaj jest premiera serialu Frankie & Grace, więc dzisiaj będziemy oglądać z wielką radością, podejrzewam, że wszystkie odcinki. No. Może nie. No nic, w każdym razie jak pada deszcz, to siedzimy w samochodzie, siedzimy na komputerach. O, o, zaczyna padać. Słyszycie? Tak, tak, tak. Kasia, czemu masz tylko jedną rękawiczkę? Bo mam palca przeciętego. A znaczy nie masz tyle, żeby zakładać dwie. To mówią, po burzy zawsze jest piękna pogoda, więc chyba się to sprawdza powiedzenie. Minęły chmury deszczowe, zniknęły, pojawiło się słońce, więc idę teraz na plażę tutaj przed nas, pokażę wam, gdzie dzisiaj spaliśmy, zanim ta fala deszczów nie powróci.
czas na obiad. Będziemy robić mięsny obiad. Będą wołowina, takie cienkie, płaskie wołowiny z ziemniakami i cudowną, fenomenalną sałatką, która Kasia robi. To jest najlepsza sałatka kolesław, jak ja w życiu jadłem. A mięso polejemy sobie takim sosem do franczyziny, który jest pomidorowy z piwem. A co zabawne, ten sos objeździł z nami całą Polskę. My go kupiliśmy, jak wyjeżdżaliśmy z Portugalii, bo myśleliśmy, że będziemy robić franczyzinę. A niestety nie było takiej okazji, więc objeździł całą Europę, Bałkany i wróciliśmy do Portugalii. Jeszcze jest zdatny do spożycia, więc dlatego też robimy taką mięsną potrawę z sosem piwnym. Polecam każdemu to spróbować. Bardzo dobry sosik. Chciałem zrobić ziemniaczki tłuczone, ale nie mamy takiego przyrządu do tłuczenia, więc wykorzystuję do tego celu termos. I daj rady. Jest piękna. And she'll be here. Zaraz tu będzie. Wait, do I know her? Znam ją. I'll give you one hint. Odpowiedź to Jessica.
całe to święto jest na cześć Saint Louis, świętego Louisa, nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie. Jest to patron zwierząt i miejscowi w podzięce za dobre plony przynoszą jemu kiełbasę i tą kiełbaską chorizo się dzielą i to ma zapewnić im powodzenie w przyszłym roku. Miejscowość, w której się znajdujemy, jest przepięknie położona. Odjechaliśmy od morza w głąb lądu, jesteśmy już w takim terenie bardzo górzystym. My jesteśmy na wzniesieniu i dookoła nas są także wzniesienia, także no, całość wygląda po prostu przepięknie i razem z naturą żyją sobie tutaj ludzie, aczkolwiek natury jest o wiele, wiele więcej pięknych krzewów, które właśnie w ogóle zakwitły. W styczniu zaczyna się wiosna w Portugalii. Zaczęliśmy deszczowo, a kończymy mięśnie kiełbaskowo na festiwalu chorizo. To chyba tyle w dzisiejszym vlogu. Zapraszamy Was na kolejny. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę albo komentarz. No i miłego popołudnia Wam życzymy.